Spotykają się i szyją, aby pomóc cierpiącym w Australii zwierzętom. Police Szyją dla Australii to inicjatywa, która zrodziła się w trosce o zwierzęta, które cierpią w wyniku poparzeń, jakich doznały w pożarach australijskich lasów. Pomysł jest od mojej koleżanki Violi, z którą rozmawialiśmy przez telefon. Viola mówi: Karola, a jakbyśmy zaczęły szyć? Zaczęłyśmy. Zaczął pomagać mąż Violi, Kasia, Ewa, Ania. Wspólnymi siłami zaczęliśmy zbierać materiał, prosić ludzi o pomoc i zaczęliśmy szyć. Pierwsza partia uszytych ochraniaczy i toreb wysłana do Australii została w ubiegłym tygodniu. Aktualnie wysłane są już 4 paczki z pomocą dla australijskich zwierząt. W piątkowej akcji udział mógł wziąć każdy chętny, który dysponował wolnym czasem. Do akcji mogą przyłączać się nie tylko osoby, które potrafią szyć na maszynie, ale również takie, które służą pomocą przy wykrawaniu materiału według przygotowanych wcześniej szablonów. Jest podział obowiązków, każdy robi to, co jak gdyby potrafi, tak? Ja akurat nie potrafię szyć, więc chętnie pomagam w wykrajaniu tych gotowych elementów. W jaki sposób można pomóc uczestnikom inicjatywy Police Szyją dla Australii? Na pewno można dołączyć się do naszej zbiórki, którą założyliśmy na portalu zrzutka.pl. Będzie to nam na pewno ułatwiało pracę tutaj, będzie nam to pomagało wysyłać paczki, bo one są bardzo kosztowne. Jedna paczka 5 kg kosztuje około 300 zł. Można przynieść do nas materiały 100% bawełniane. Mam nadzieję, że takiego typu spotkania jak dzisiaj będą się powtarzać, więc serdecznie zapraszam na śledzenie naszej strony na internecie.